macie, czy macie, czy twardej, co macie, modlitwie, czy idzie, czy marce w konicie, czy perskie złote, czystkie rejedzie, bo wtedy ten pierwszy, kto w boju na przedzie. Co twemi podarzanie i trwało na wał. A rozkosz jedyna rycerska przyna, rycerski to dal. A rozkosz, a rozkosz jedyna rycerska przyna, rycerski to dal, co rycer to dal. Rycerz. Ale jak cię brać? Babią! O, kini ze swobodą! Nie damy się! Właśnie o to chodzi, żeby się nie dać. Aby nie mieć związanych rąk, gdy miła ojczyzna zawoła. Zaborczych wojen Polska nie prowadziła i nie prowadzi nigdy. Ale tym ci bardziej musz gotowi do obrony każdej pięci ziemi. Racja! W rycerskim stanie żona to przeszkoda. Słuchajcie. Wiążmy się ślubem, że do naszych nie puści mnie wiatr. Słusznie. Musiałeś w Gamoniu. A ja se myślę, że skwarcy i baba w izbie zawsze się przydadzą. Nie głupi. Ślubujemy wolny stan. Ślubujemy. Ślubujemy. Dojrzeć ojcowizny. Dobra, Tłotu. A tam się zmiotem pikały od pełności i tęsknoty. Jadu, jadu dla gości. Cóż nowego w okolicy? Ano, jak to po wojnie. Kawalerów brak, za to panien coraz więcej. Bazarców brak. To nawet perliczka najpiękniejsza, już tu nic nie wygrzeli. Oświadczyny, zaręczyny, podweseliska. Małmazja płynąć będzie z beczek jankiewikiem mleku, kiedy maślanka. Zacznie się polowanie, wyścig matek. Ciekawe, która też będzie pierwsza. Wy musicie być pierwsze. Tak, wy musicie być pierwsze. Będzie tu? Ciebie, Agatko, przeznaczam dla Stefana, a ty, Brygitko, będziesz żoną Zbigniewa. Będę, ciociu. A jeśli nas nie zostaną, ciociu? Muszą. Przyrzekłam waszej matce, że was wydam za nich.
A jak ja przyrzekłam, to tak jakbyście były już po ślubie. A widzisz? Odwiedzimy ich niby przejazdem. Wstąpimy na chwilę. Musicie być pierw. Tylko maluchno to trzeba zręcznie upozorować. Gdy idzie o świętą sprawę, nie dbam o pozory. Ale jaki pretekst? Dyszel, mamo. Boże, co to za genialne dziecko. Jak Boga mego, choćbyście się wykręcali jak piskorze, padniecie niechybnie. Nie ma obawy. Nas niewiasty nie będą miały pociechy. Niby, że takie niedolęgi, co? Co to, to nie tylko ślubowaliśmy wolny stan. Co, to jaśni dziedzice chcą wstąpić do klasztoru? Powiedzieliśmy sobie, precz z babskim panowaniem. Wiwat kawalerski stan. Wiwat. A niby dlaczego? Aby bez przeszkód, gdy miła ojczyzna będzie w potrzebie. Słyszysz, Rebeko? Ja ci zawsze mówiłem, że tylko przez ciebie ja nie wojuję. A jak tam u panienki z posagiem? Krowa jest? Jeżynem? A... Mógłbyś, Ośle, przynajmniej powiedzieć na zdrowie, jak starszy kicha. To po co jegomość kicha, gdy ja o drogę pytam? No, ale na nas już czas. Nie ma mowy, nie ma mowy. Nie puści, nie puści. Musimy jeszcze dziś powitać dom rodzinny. A to jeżeli tak, mości panie. Ja te kożuszki zbierałam. Dobra. Wiadomo, od kożuszka do serduszka. Magda, jak tam u ciebie z posagiem? Rowa jest? A tobie co do tego? Pierzynę masz, a masz? Ja bym tam tej kawy nie pił. Piję, bo dobra. Jak baba coś ich da, to albo sięgaj do kieszeni, albo do księdza dawaj na zapowiedzi. W każdej babie diabeł siedzi. Cóż to? Kawka nie smakuje? Nie. Bo, no ale dlaczego? I tu czego? A tu jeszcze od miecznika z Kalinowa 500 talarów. Dużo nam się po ludziach należy. Odbierzemy. Trzeba będzie tylko odwiedzić braci sąsiadów i im się przypomnieć. Tym bardziej, że nam pieniądze bardzo potrzebne. Gospodarstwo zaniedbane. Robię co mogę, tylko na babskiej gospodarce nie znam się jak należy.
Dziewek przypilnować nie ma komu. Przydałaby się nam panie domu. Da Bóg niedługo będzie, a może dwie. Niech Hasan głupstwie gada. Nam tu babskie rządy niepotrzebne. Sami damy radę. To ja też nic nie mówię, tylko myślałem. To źle Hasan myślał. Nie ma niewiast w naszej chacie, ani jednej, ani pół. Koniecznie im baba potrzebna do szczęścia. Źle nam samym, jak w raju. Cisza, spokój. Jaśnie wielmożna pani Cześnikowa z Paprzyc. Witam was, kochani bratankowie. Och, bisurmany. Żeby też nie odwiedzić starej stryjenki, która umierała z niepokoju. Czyście, aby zdrowo i cało wrócili z tej wojny. Jak to wyrosło, zmężniało. Okrutnieśmy radzi, stryjenka raczyła o nas pamiętać. No dobrze, już dobrze, wybaczam wam, bisurmany. Ale gdzież on? A, to siostrzenica mojego męża. Agatka, Brygitka. No, to chodźcie. Stojanka będzie łaskawa. Tylko przypadek sprawił, że nas tu widzicie. Tylko przypadek, Siosiu? Tym bardziej, że takich gołąbków nie wiezie się do jastrzębi. Ależ, stryjeneczko, jastrzębie gwarantują zupełne bezpieczeństwo. No. Ach, lata całe tu nie byłam. Wyraźnie brak kobiecej ręki. Proszę, paniczu, gościa. Proszę. Panowie wybaczą. Stał nam się w drodze przykry wypadek. Pewnie dyszel się złamał. Właśnie. Pani już wie? Naturalnie. W podobnych wypadkach od 100 lat zawsze dyszle się łamią. Nie wiedziałam, że pani Cześnikowa ma tak bogate doświadczenie. Jakie nieszczęście. Ale jednak do dworu panie jakoś szczęśliwie dojechały. Przepraszam. Widzę, żeśmy tu przeszkodziły. To już 8 wyszedł w tym roku. Goście. Bardzo przepraszamy za tak niespodzianą wizytę. Taki honor. Tylko bez ceremonii. My tu po kweście pukamy. Do miękkich serc. Tyle biedy. Córkami. Rola kwestarki jest bardzo przykra. Ale gdy córunie w potrzebie, nie trzeba na nic zważać. Moje córeczki, Janina i Alicja, jadą biedaczki tu ze mną jako jałmużnice. Żebrzące mężu. Ależ, pani łowczyni, służymy czem możemy. Tak hojny dar, wać panowie są bardzo rycerscy. Gdyby tatarzy byli do wać panów podobni, nawet w miasto ruszyłoby się z ochotą. Wyszysz, Agatko, jakie panienki wymowne. Słyszę, ciociu. Jak zdrowie pani Cześnikowej. Tak dawno pani nie widziałam. Nie dziwota, ja synów nie mam. Przepraszam na chwilkę, każę podać wino. Panie pozwolą, słodkie czy wytrawne? O, mamy wytrawne. Panienki chyba słodkie. Nie fatyguj się, ja to załatwię. Nie ma niewiast w naszej chacie, ani jednej, ani pół. Gdzie się podziewacie? Jak potrzeba, to żadnego nie ma. Wina dla gości. Dzbanek? Beczkę, żeby się te baby potopiły. To by może córeczkom przyniosło szczęście. Troskliwość pani Cześnikowej jest niepoprzednia. Sądzę, że przydałaby się raczej jej siostrzenicą. O, nie może pani być zupełnie spokojna. Im łamanie dyszli i jazda po kweście nie są potrzebne. Czy pani Cześnikowa to do mnie kieruje? Ależ, stryjenko, jakże można? To niesłychane. Do wać panów nie mamy pretensji, ale korzystać z gościnności w tych warunkach nie możemy. Słusznie, ale gdy wać panowie zaszczycą nasz dom, znajdziemy się w dobranym i zamkniętym kole. Agatko, Brygitko, idziemy. Idziemy, ciociu.
pani Podstolina będzie łaskawa. Proszę bardzo, pani Cześnikowa będzie łaskawa. Ale proszę. Na zdrowie. Dziękuję. Już nie potrzeba. Chwale poszły. Czemu Wojciech stanął? A poproszę pana. Jak drogę rozpoznać nie mogę. Jeszcze zbłądzimy, babcio będzie niespokojny. A to wszystko przez pana Damazego. Pan nas namówił na ten spacer. A pła. Bać panny są pod moją opieką. Nic im grozić nie mogę raz w lasach Białowieży. Szedłem sobie z fuzyjką na plecach. Aż tu spoza pnia. Wilków cują. Jezus Maria. Panie pale strancie, ma pan pistolet. Ale co znaczy wobec wilków? Gdzie on mi się posiadł? Jezus Maria! Wilki! Jechać! Ratunku! 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 Uj, jaśnie panienki, pan palestra? Bo tak późny pożyw. Oj, to się będzie jaśnie wielmożny podmiecznik bardzo niepokoił. Zbądziliśmy. Potem wilki. Dawaj wina. Proszę bardzo, już się braje. Proszę. Ma pła. Ale się bać panny najadł strachu. Bać pan więcej bał się od nas. Ja? Ja się bałem? Przecież ja kierowałem całą obroną. Bać pan rycerza kiedyś palestrantem. Nie bać pan walczyć, ale z trybunale. Czołem. Wiesz, Jadziu, jeszcze mi serce bije. Ciekawa... Żebyś ty wiedział, jak te wilki padały. Pistolet tylko dymił. Żaden strzał nie chybił. Ale... Gdzie mój pistolet? Czy to aby nie ten? Świetnie, bać pan Dlaczego? Nie wobec każdego chce się mieć dług wdzięczności. Spełniliśmy li tylko powinność. Faj, ja także robiłem co mogłem. Tak, właśnie bać pana donośny przyjść z pomocą. Czy papa jadąc z podzięką znajdzie panów tylko w lesie? Do pana. Żeby się nie zaprezentować. Barbarusy bez form. Zrozumialcy, ale uratowali nam życie. Zauważyłano, że bardzo przystojni. Cóż ty myślisz? Że myślę to? Proszę. Kim jesteśmy? Rozumiem, śluby. Mogą jaśnie panicze być... Przyjaciel nie widzi, co za jedny? To.
Te panienki. Te panienki to są córka. Z Kalinowa. Z Kalinowa. A ten cenim być. On się ha. Której? Jemu wszystko jedno. Hosak jednakowy. Nie ma mowy. Musimy jechać natychmiast. Słusznie, papa będzie bardzo niespokojny. Róbcie sobie jak chcecie. Tak winiu nie wypada. Bardziej nie wypada, by mnie wilki zjadły. Nie ruszę się stąd. Ale na miłość boską, a co pan miecznik na to powie? Przyznawać panu nagrodę za celne strzały. Proszę przygotować dla nas pokój. Już przygotowany. Jaśnie panienki pozwolą. Tak mnie bać przestraszył. Przepraszam bardzo. Bać panna myślała, że wilk? Bać na wilka nie wyglądasz. Zresztą wilki w lesie nie uciekały przed nami. Przeciwnie. A bać panu? I my nie uciekamy, tylko byliśmy zdrożeni. Tak. I... Dobranoc. Słyszysz, to z miłości ku mnie tak śpiewa. A pan palesant, który go stoi? Sam nie wiem. Obie się we mnie kochają. Skończyła. Ale głos piękny. Już się rozpliwiasz. Co tam? Jadzie, śpisz? Nie. Drżę cała. Z zimna? Z oburzenia na takie ślubowania. Jaśnie panicze, jak się spało? Dziękuję, dobrze. Panienki już wstały? Panienki już nawet wyjechały, skoro świt. Wyjechały? Z jakiego dworu te panienki? Ze Strasznego. To córki jaśnie wielmożnego pana miecznika z Kalinowa. Cóż za dziwna nazwa. Dlaczego Straszny? Jednych straszy, drugich ciągnie. Ja wiem. Gadasz na Mazunie od pół godziny, a wyrozumieć nie mogę, o co ci chodzi. O, wiesz, materia ta delikatna, ważna. Chodzi o przyszłość. Ta w ręku. Tak. Co? A? O przyszłość moją?
i pańskich córek. Jak to? Tak hurtem? Tak. Nie. No oczywiście, może być mowa tylko o jednym. No to rąb śmiało. Od dawna myślałem już o małżeństwie. Moich córek? Tak. Co? A ja? I o swoje własne. A, to ładnie, Mosterdzieju. Ale o którą chodzi? Ma foi. Nie wiem. Jadwiga anioł przy Bławatki. Hanna ma... A te usta maliny. No to się, Mosterdzieju, namyśl, co wolisz. Bławatki czy maliny? A. Nie ma co gadać. Ładnie mi się asanny spisały tej nocy. To są skutki spacerów taką zawieruchą. Gdyby niepoczciwy damazy, nieszczęście gotowe. Aż pan zdążył już opowiedzieć papi o tych celnych strzałach w zajeździe. Pardon, właściwie... Jak to w zajeździe? Do wilków? Do wilków strzelali inni. Inni? Jacy inni? Bardzo przystojni. Zwłaszcza jeden mi się podobał. Dokładne informacje. A to wiechaniu żaden? Och, tacy zarozumialcy. Nie warto kociać. Słuchaj, właściwie który z tych rycerzy tak ci się podobał? Ten wyższy. No, to całe szczęście, bo ten drugi to gbur. Oj, damazy, damazy, coś mi się widzi, że w pierwszej instancji przegrałeś bać pan z kretesem. U koźniczki siedzą jak anioł dzieweczki, pędzą sobie wszędą jedwabne niteczki. Kręć się, kręć, braciono, bić się sobie, bić, to pamięta lepiej, czyje w duszę nic. Najprzód trzeba jechać do Zalesia, pod Łuk, a potem do Miecznika, do Kalinowa. Do Kalinowa? Do Strasznego Dworu? A ile tam się należy? 500 talarów, proszę wielmożnego pana. No, to ja mogę pojechać. Do Kalinowa ja pojadę. Dlaczego? Będzie bezpieczniej. Boję się, że mnie duchy zjedzą. Kto wie, ty zawadiaka, sam im włazisz w drogę. Ja pojadę. Żaden z was nie pojedzie. Przyjechałam po was. Ach, nie mogę znieść widoku łez. Łez było nam wprawdzie bardzo przykro, ale zapewniam, żeśmy nie płakali. Ale te biedne dziewczęta wypłakiwały sobie oczy za wami. Przyjechałam po was i zawielam. Stryjenko kochana, nie może tyle zająć w polu. Co, zimą? Chciałem powiedzieć w kancelarii. Nie, nie, nie. Żadne wykręty nic nie pomogą. Zabieram was... Mów do Kalinowa. A ja pojmuję, kochana strojenka, ja nie mogę puścić jedynego brata do tego strasznego dworu. Tak, więc i na was już tego strasznego dworu. Czyż to prawda? O tak, to straszny. Bardzo straszny dwór. Dziekomu! Jedzie z paniczami do Kalinowa. Nie, panie, ja z naszej chacie. Chryste, panie, do Kalinowa? Do strasznego dworu? Kaśkę wreszcie zobaczę! Niech was Bóg strzeże. W tym dworze chodzą duchy i straszą. Nie, nie pojadę. Z nieczystą siłą walczyć będę. To się duchów będziemy bali, panie Macieju. Lubię,
razy. To waćpan. Ma foi. To ja. Mój nos. Moje usta. Nie przeszkadzać. Paczaju, rycerz. Rumak. Kot nie rumak. Szabla. Mój frak. Nie przeszkadzać. Teraz ja. Jeśli pojadą do Kalinowa, wszystko stracone. Stracone, ciocie! I cicho, beksy! Wy tylko płakać umiecie, a jak przychodzi co do czego, to ani be, ani me. Córeczką młodczyni przez cały czas usta się ani na chwilę nie zamykali, a wy co, siedzieliście jak gęsi. Tak, ciocie! Trzeba działać! Trzeba, ciocie! Ja pokrzyżuję te plany. Zupełnie w ojca się nie wdali. Jacyś bojaźliwi, zniewieściali. Nie do wiary. Znałem tych chłopców od dziecka i nigdy bym nie przypuszczał, że wyrosną na takich maskajcach. Wieszno im było odebrać jakoweś pieniądze. Te im się należą. Przy okazji dla powiększenia fortuny może się nie zakochają. Nie dla psa kielbasa. Może już nie przyjadą. Legenda o strasznym dworze. Wielu by ich co się bali. Prawda. Patrząc. Straszna była zadzieja. Dobranoc. My też zawsze musimy mieć szczęście do wpływu. Pana Boga chwali.
zdaje, że te duchy... Chciała nas bać panem straszyć. To pan? Bać pan jest synem stolnika? Proszę mnie puścić. Proszę mnie puścić. Dobranoc. Nie, 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 nie. Niech pan nie odchodzi. Krowa i pieszyno ci będzie. Pieszyna mi będzie. A inaczej nie będzie od siedzenia. Będę, będę. No to przysięgnij. Przysięgam. Co ty pan? Co we mnie? O no Boga, Kaśka! Nie dam rady. Proszę się uspokoić. Duchów już nie ma. Pozostał tylko jeden, który od spotkania w lesie wciąż o baćpannie marzy. A czy upodobanie kawalerskiego stanu nie przeszkadza marzeniu? A śluby? Serce wytłumaczy głowie, że strzeliła głupstwo. Czy aby głowa nie wytłumaczy sercu? Już nie zdoła. Na jak długo? Na zawsze. Straszur. Istotnie, nie wdali się w rodzica. Tchórze. Podziwiam kunszta dyplomatyczne Cześnikowi. Aha, widzisz? Będą mężowie dla moich siostrzeni. A tak, będą, ale dla miecznikówien. Nie gada, co baćpan mówi? To, że się nic nie udało, baćpanie. Nie udało? Ale ja teraz wezmę sprawę w swoje ręce. Nie dam się wystrychnąć na Dudka. Parbleu, tu mój dom. Uciekli. Ale ja im tego plazem nie puszczę. Widzę, że humor wyśmienity. W istocie nie mamy powodu narzekać. Chyba, że goście pojechali. Pani Cześnikowo, dobrodziko, proszę się nie martwić, powrócą. Będą u nas pojutrze na balu. Będą na balu? Dziękuję. Wciąż jeszcze ta pajęczyna. Swoją drogą, co prawda, to prawda. Brak nam kobiecej ręki. Czyś aby nie nadbyt raptownie doszedł do tego wniosku. Bo widzisz, właściwie jeden z nas powinien się poświęcić. Dla pajęczyny? I ożenić się. Kto wie, może masz rację. Sam przyznasz, że to przyrzeczenie było zbyt lekkomyślne. Tak sądzisz? Do tego stopnia, że twierdzę, że jeden z nas powinien bezwarunkowo ożenić się. Przekonałeś. To prawdy? Więc ja mogę... Jak to ty? Przecież ja jestem starszy. A może dziś pan Maciej u mnie się napije? Nie, dziękuję.
Obejdzie się bez babskich przysmaków. Słodkie to i dobre. A w środku diabeł siedzi. Jego mąż, ja go diabła wyzwolę. Niepochwalony. Na wieki wieków. A ty skąd? Kalinowa, przywiozłem listy dla paniczów. Od Kaśki ty? Kaśka nieucona, ale coś i klepcego przysłała. Ojej. Sama piekła. Piernik z Lubcykiem. Z Lubcykiem, ojej. A widzi jego mość, bez baby się nie obędzie. Proszę panicza, Franek z Kalinowa, przyjdź list. Przejadę się trochę. Dobrze. Jasiek! Okrycie! Proszę jaśnie, panica. Co ty tu robisz? Pewno to samo, co i ty. Umówiłeś się z Hanną? Tak złym bratem nie jestem. Z Jadwigą. No. Okrutnie śmierć. Bać panny pozwolą. Proszę bardzo. Teraz oto pan nie widzą, dlaczego się tak spieszyli z wyjazdem. Nic nas to nie obchodzi. Panno Jadwigo najmilejsza. Jak chcecie, to jest prawdziwa maskarada. Przepraszam bardzo. Ja tu zostanę. Rozmówię się z tymi panami. Jazda. Witam wać panów. Wać panny wybaczą, ale zaszło tu jak porozumienie. Nie porozumie. Dobry żart, ten pawar. Więc wać pan śmiałeś? Ja? Pomiesznie gówny. Jak to? Zakpiły sobie z nas? Kpiny z niemiłych konkurentów to odwieczna tradycja kalinowskiego dworu. Stąd strasznym się zje. Zdarzało się nieraz, że odpaleni konkurenci strzelali sobie w leb. Jak głosi legenda, dusze ich pokutują teraz we dworze. Żegnam. Wać panów. Nie mówiłem. Jasie, jak się masz? Źle.
Co się stało? Zły jestem. Przysło na mnie od paniców. Od wczoraj do nich ani przysto. I nasze panienki też jakieś markotne. Jęcą, płacą. Co ty gadasz? Pan kochany, panieczku, niech się waćpanna uspokoi. Proszę spojrzeć. Takim wiernym, takim gorzeje afekt. Dobrze, wyjdę za waćpana. Ach, quel bonheur! Pardon. Muszę zwać panem pomówić. Pardon. Bardzo chętnie, ale w tej... To doskonale. Niech mu wać pan powie, że zdecydowano się wyjść za wać pana. Już mi wszystko jedno. Ugadacie. Po listu panienka nie pisała. Nie pisała? To jest jej pismo. Tyś właśnie ten list? W takim razie musi poczekać, aż się jedna odkocha. Tak. To wszystko, proszę panienek, robota tego dam. Posag chudoba Holkowi zapachniał. I przez onego niecnotę moi panice głowy potracili. Smucili się bardzo. Okrutnie. Tak się martwią, tak się gryzą. Nie mam siły patrzeć. Haniu, Jadwiniu, goście się zjeżdżają. Pan miecznik prosi. Nie mamy czasu. Nie mam co się dzieje. Thank you.
Dokąd jedziemy? Do Kalinowa. Stać! Dokąd jedziemy? Do Strasznego Dworu. Więc znowu Chiny. Wszystko wyjaśnię. Ktoś za kim z nas. Jazda! Strasznym dla matek, które mają córki na wydaniu. Przed stoma lat zacny dziad, a mówi małpa siedzi cór. Daj pierdus, gdy pobaw głoszono jej, pojawił się młodzian. Wraz sąsiedzkich strzech konkury krzywi zajeżdża i może nie może przed. Taki to ślad przez kilka lat zasięciem zjawiał się. Zacny dziad wyprawił świat. Wciąż wesela dom i kmijał górnego dziadka strasznym, strasznym przez mały. Posag jest?
Co?